Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owie panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i wam, i nam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Piękna to jest przypowieść. Pan Jezus nam opowiada, co to jest Królestwo Boże. I może nie od razu, albo nie za pierwszą lekturą to jest dla nas takie jasne, ale w tej przypowieści jest mowa o tym, że Królestwo Niebieskie to jest wtedy, kiedy te mądre wchodzą na ucztę. Wtedy się dzieje Królestwo Niebieskie. I to jest w ogóle ciekawe, bo jak sobie popatrzymy na te dwie grupy tych panien, no to widzimy, że są mądre i są głupie. I teraz, co jest uderzające, obie te grupy mają lampy. Obie te grupy mają oliwę. Obie te grupy zasnęły. Różnica jest tylko ta, że jedna z tych grup ma tej oliwy po prostu więcej, a drugie mają mniej. Jedne mają więcej. Można by powiedzieć, że te mądre to tacy zawodnicy długodystansowi. Bo zobaczcie, może mamy takie doświadczenie gdzieś tam w życiu, takich zrywów wiary. Jakaś ważna spowiedź, jakieś doświadczenie spotkania z Panem Bogiem, jakieś ważne rekolekcje, msza o uzdrowienie, coś się ważnego wydarzyło we wspólnocie. I na początku wszystko jest fajnie, wszystko jest okej. Wydaje się, że to jest tak prosto wierzyć, ale potem zwykle jest tak, że to się gdzieś urywa. Albo jakoś jest tak, że człowiek przychodzi z tym do porządku dziennego i za jakiś czas orientuje się, że właściwie to się nic w życiu nie zmieniło, że może było przez jakiś czas fajnie, ale teraz to już nic z tego nie ma, że jest w sumie rozczarowany, że jest rozczarowany sobą, że jest trochę rozczarowany może nawet Panem Bogiem. W tej przypowieści ogień tych lamp to jest nasza wiara. Ogień tych lamp to jest nasza wiara. To wiara daje nam światło. To wiara daje nam ciepło. Szczególnie wtedy, kiedy nas próbuje napaść ciemność. Kiedy nas próbuje napaść smutek, beznadzieja. To właśnie dar, wiara jest w stanie dać temu wszystkiemu jakiś odpór. I coś, do czego nas ta przypowieść wzywa, to żebyśmy wzięli oliwy odpowiednią ilość. Że potrzebujemy dużo oliwy. Ja wiecie, myślę sobie o takich trzech kanistrach oliwy, które możemy wziąć. Pierwszy kanister. Nie ma wiary bez modlitwy. Nie ma wiary bez modlitwy.
To znaczy, nie ma co się oszukiwać, nie? Jakby my czasami tak sobie myślimy, że wiara to jest właściwie takie przekonanie o tym, że Pan Bóg jest. I że jeżeli ja sobie gdzieś tam zerknę do swojego serca i tam odnajdę to przekonanie, że Bóg jest, to wszystko będzie okej. Nie ma wiary bez modlitwy, codziennej modlitwy. I nie ma się co oszukiwać. Wiara to też nie jest jakaś taka umiejętność opowiadania o Panu Bogu, jakaś taka zwykła wrażliwość. Nie ma wiary bez modlitwy. Bo wiara to jest nasza odpowiedź na Słowo Boże. Dlatego wiara jest relacją. Wiara jest relacją. Ciężko mówić o relacji, jeżeli dwie osoby nie utrzymują ze sobą kontaktu. A modlitwa jest takim właśnie kontaktem. Wiara, w której nie ma modlitwy, to jest taka wiara platoniczna. On mnie kocha, ale z mojej strony tej nie ma żadnych dowodów na to, że jakichś znaków, jakiejś relacji tej miłości. Kiedy jestem blisko Pana Boga, to jest mi bardzo fajnie się modlić. I teraz kluczowe jest to, żebym ja znalazł swoją formę modlitwy. Moją osobistą formę modlitwy. Taką formę modlitwy, którą ja zwyczajnie lubię. Ona jest dla mnie jakaś fajna, jest jakaś prosta. I to jest taka, ważne jest to szczególnie w tych momentach, kiedy ja mam to poczucie zbliżenia do Pana Boga, żebym w tym momencie znalazł taką formę. Po co mi ona? Ano po to, że ją będę praktykować wtedy, kiedy będzie trudno. Wtedy, kiedy ta noc będzie coraz gęstsza. Więc znajduję ją, tę moją formę modlitwy, w momentach jakiegoś zaognienia mojej wiary, po to, by mógł ją kontynuować. I oczywiście niektórzy myślą sobie, że jeżeli chodzi o modlitwę, no to, że to musi być 30 sekund po obudzeniu, naklęcząco, najlepiej pacierz, albo 30 sekund przed zaśnięciem, też naklęcząco. A tak naprawdę to forma w ogóle nie jest ważna. No trochę jest, ale o tym za chwilę. Ale to nie jest istota modlitwy. To nie jest cel modlitwy, forma. Celem modlitwy jest Twój kontakt z Bogiem. To jest cel modlitwy. Więc forma, ona powinna służyć temu celowi, a nie mu przeszkadzać. Forma ma służyć temu celowi. Czyli ona ma służyć Twojemu kontaktu z Panem, swoim kontaktowi z Panem Bogiem. Więc zadaj sobie to pytanie, w jaki sposób Ty się lubisz modlić. I oczywiście chodzi też o to, żeby nasza codzienna modlitwa była prosta, była łatwa i łatwo dostępna. Bo można tak sobie powiedzieć, że bardzo lubię się modlić na przykład na spacerze, w lesie, kiedy jest ładna pogoda. No dobrze, ale kiedy leje, no to ciężko wyjść na spacer codziennie, bo pogoda jest różna. Ale więc chodzi o to, żeby nasza codzienna forma modlitwy była bardzo łatwo dostępna. Żeby Ciebie to nie kosztowało jakoś dużo, żeby zacząć się modlić codziennie. Więc modlitwa, nasza codzienna modlitwa, to jest taki wielki kanister oliwy, który warto mieć na czasy, kiedy nas będzie napadać ciemność. I warto ją wtedy praktykować. Ale to jest pierwsza rzecz. Druga. Wiecie, Pan Bóg nam dał wielkie skarby swojej łaski. Ogromne. Ogromny skarb swojej łaski. Taki skarb, który nam pomaga zjednoczyć się z Nim. Skarb, który nam pomaga się z Nim zjednoczyć. Skarb, w którym jestem w stanie zobaczyć, że On jest obecny w moich najtrudniejszych momentach życia. Taki skarb to są sakramenty. Skarby, które pozwalają mi odkryć to, że Bóg jest obecny w moich trudach, w mojej codzienności. Bo kiedy jesteśmy ochrzczeni, kiedy byliśmy ochrzczeni, to w tym chrzcie spotkaliśmy Chrystusa, który nas zaprasza jako ukochane dzieci Ojca, żebyśmy się zanurzyli w Jego śmierci. Po co?
ano po to, żebyśmy mogli zmartwychwstać. I po to jest ten chrzest, żeby śmierć nad nami nie miała już władzy. Po to jest bierzmowanie, żeby Bóg nas wyposażył w dary Ducha Świętego, żebyśmy my mogli budować wspólnotę, żebyśmy mogli budować Kościół, żebyśmy byli aktywni. I że ten aktywizm, to działanie, energia nie ma być z nas, ale ma być z Niego, z Ducha Świętego. W komunii Chrystus przychodzi po to, żeby dać Ci siłę, żebyś mógł przeżywać swoją codzienność, zwłaszcza w tych momentach, kiedy jest Ci najtrudniej, bo On chce Cię wspomóc. Dlatego jest pokarmem. W małżeństwie chce Ci pokazać, jaką jest miłością, a jest miłością służby. W sakramencie święceń pokazuje, jak mu zależy na wspólnocie. W sakramencie namaszczenia chorych pokazuje, że chce Cię podźwignąć w każdej Twojej chorobie. A gdy my sami siebie ranimy, gdy my sami sobie zadajemy rany, to On nas leczy w sakramencie miłosierdzia. Nie? Każdy sakrament pozwala nam spotkać Boga. Każdy sakrament nam pozwala spotkać Boga. Takiego, który się nie brzydzi naszymi trudami, nie brzydzi się naszymi ranami, jest obecny nawet w tych najtrudniejszych momentach naszego życia. I pozwala się doświadczyć tego, że jest tuż obok. Sakramenty, dlatego warto o nie dbać. Szczególnie w tych momentach, kiedy ta noc jest najbardziej ciemna. Dlatego, że to jest taki wielki kanister oliwy, który jest w stanie wspomóc naszą wiarę, żeby nasza wiara nie zgasła. Czyli pierwszy to jest moja modlitwa, drugi moje sakramenty i trzeci, ogromny i trudny, najtrudniejszy ze wszystkich, bo to jest wspólnota, najtrudniejszy kanister. Ale chyba największy. Bo nie chodzi o to, żebym ja przychodził do Kościoła. Chodzi o to, żebym ja Kościół tworzył. I bardzo często mamy obok siebie ludzi, czy możemy mieć wokół siebie ludzi, tak w codzienności, ludzi, którzy nas ściągają w dół. A chodzi o to, żeby była wspólnota, żebym ja miał wspólnotę, czyli miał ludzi, którzy mnie ciągną w górę. Aby miał ludzi, którzy mnie ciągną w górę. I taka jest rola wspólnoty. I oczywiście grupy w Kościele są bardzo różne i ludzie są też bardzo różni. I czasami jest tak, że wspólnota jest tak skwaśniała, że trzeba się jak najszybciej ewakuować, nie ma tam co siedzieć, bo jest to, jak trwanie tam może być grzechem przeciwko przykazaniu nie zabijaj wzgórz do siebie samego i trzeba się ewakuować jak najszybciej. Nie? Ale nawet jeżeli się ewakuowałem, to nie znaczy, że mam się ewakuować w pustkę, tylko mam szukać wspólnoty, takiej, która będzie mnie ciągnąć, która będzie mnie formować, gdzie będę miał ludzi, którzy są życzliwi, gdzie będę mógł być życzliwy dla innych, bo czasami jest tak, że ja przychodzę do wspólnoty po to, żeby z tej wspólnoty czerpać, a czasami jest tak, że przychodzę po to, żeby dać, bo inni potrzebują. Wspólnota ciągnie w górę. Trzy wielkie kanistry, oliwy. Wspólnota, ludzie, którzy są Ci życzliwi, gdzie się formujesz. Sakramenty oraz Twoja osobista modlitwa. Moi drodzy, warto o te rzeczy zadbać. Po co? Ano po to, żeby być przygotowanym na te momenty, kiedy będzie mi trudno wierzyć. Bo takie momenty pewnie przyjdą. Po to, żebyśmy byli przygotowani. I dlatego Chrystus nas wzywa do tego, żebyśmy czuwali.